Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Ja jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na recenzję kolejnej karty graficznej opartej o układ NVIDIA GTX 750 Ti. Jednak tym razem, tak jak widzicie, jest to konstrukcja odpalita z chłodzeniem Storm Dual X. I ta konstrukcja, podobnie jak wcześniej testowany Gigabyte, również jest podkręcona, nawet nieco wyżej. Sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce. Palet GTX 750 Ti komunikuje się z komputerem interfejsem PCI Express wraz ze 16 w standardzie 3.0. PCB karty jest takie, no nie jest stuprocentowa czerń, ale ciemne, błyszczące. No i to co widzimy, że również na PCB nie ma mostka SLI. Układ chłodzenia karty Storm Dual X przedłuża PCB konstrukcji, ale długość i tak wynosi zaledwie 22 cm, co jest wynikiem o tyle dobrym, o tyle bardzo dobrym, że w zasadzie ta karta wejdzie Wam bez problemu do każdej obudowy MIDI Tower. Sloty zajęte są dwa, to już widzieliśmy wcześniej. Nie mamy tutaj również osobnego podpięcia zasilającego, bo karta w całości zasilana jest ze slotu. Radiator mamy jeden pojedynczy, który nie posiada tutaj żadnych dodatkowych ciepłowodów. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie, on chłodzi tylko i wyłącznie sam chipset karty graficznej. Wyposażenie w porty, jak na 750 Ti, jest dosyć ciekawe. Mamy tutaj trzy złącza. Jest to mini HDMI, pełnowymiarowy port DVI oraz jeszcze stary port DSAT. Rozwiązanie o tyle może być dobre dla niektórych, że jeszcze posiadają starszy sprzęt, starsze monitory, to bez problemu tutaj bez przejściówki się po prostu obejdzie. 750 Ti palita w obudowie wygląda, muszę przyznać, że bardzo skromnie. Jak widzicie, na tym niereferencyjnym chłodzeniu producent w zasadzie nie zastosował tutaj żadnych dodatkowych ozdobników. Nie ma nawet z boku loga producenta w normalnej pozycji karty. Dosyć to jest ciekawe. Słówko na temat parametrów technicznych tej karty graficznej. Moi drodzy, 750 Ti Palita posiada 640 jednostek cienujących, 2 GB pamięci typu GDDR5, 128-bitową, oczywiście jak na kartę tej klasy przystało, a przepustowość pamięci wynosi około 96 GB na sekundę. Taktowanie pamięci to fizyczne to 1502 MHz, taktowanie z kolei bazowe tutaj rdzenia karty graficznej to 1202 MHz, natomiast w trybie boost 1281 MHz. Zwróćcie uwagę, że mimo, że ta karta nie posiada żadnego dodatkowego wejścia zasilającego, ona jest w całości zasilana ze slotu PCI Express, ma tutaj wyżej ustawione zegary niż wcześniej testowana konstrukcja Gigabyte'a. Co do wymiarów tej karty, ta karta zajmuje razem z układem chłodzenia tradycyjnie w naszej obudowie dwa sloty, natomiast jej długość nie wystaje poza obrys PCB standardowej płyty głównej ATX, ale dodatkowo jest przedłużana tutaj przez obudowę układu chłodzenia. Jeżeli chodzi o sam układ chłodzenia, mamy tutaj jeden aluminiowy radiator, wspierany dodatkowo dwoma wentylatorami. Nie ma tutaj ani jednej rurki cieplnej, nie ma tutaj ani jednego ciepłowodu, a chłodzony jest tylko sam rdzenie. Nie ma chłodzonych pamięci, również sekcja zasilania karty graficznej chłodzona nie jest, ale przy karcie, która w zasadzie zasilana jest tylko ze slotu, nie miałoby to na dobrą sprawę większego sensu. Nasz zestaw testowy w tym momencie jest nieobciążany, cenometr umieszczony w odległości 30 cm od karty graficznej. Ja się wyciszam i zobaczymy, jak głośna jest konstrukcja palita. Decybela, czyli całkiem przyzwoicie. Zobaczmy teraz na temperatury karty dla jednostki nieobciążanej. Jak widzimy, ta wynosi 30 stopni, to jest temperatura minimalna i aktualna zarazem, natomiast waha się delikatnie tutaj w zakresie tam 30-31, to co właśnie widzicie. I zobaczmy na pobór prądu dla takiej platformy nieobciążanej. Około 92 W, czyli powiem Wam, że całkiem dużo, biorąc pod uwagę, że karta graficzna nie posiada osobnego podpięcia zasilającego. My teraz obciążymy sobie kartę graficzną i zobaczymy, jakie ta konstrukcja będzie miała temperatur oraz jak głośna będzie pod obciążeniem. Nasza karta graficzna dłuższego czasu jest tutaj już obciążana, nic się więcej nie dzieje, zarówno jeżeli chodzi o temperatury, prędkość obrotową wentylatorów, a co za tym idzie również głośność. I przyjrzyjmy się tej ostatniej, czyli ja się wyciszam i zobaczmy na wskazania sonometru.
41,7 to była wartość najniższa, natomiast najczęściej jak widzieliście, waha się w granicy 41,8, 41,9 dB. Zobaczmy na wskazania wattomierza, ale pamiętajcie, przy obciążonej na razie tylko samej karcie graficznej, ten pokazuje tutaj 200, może zasłonię, będzie lepiej widać, 201 W, z tym, że mam oczywiście podkręcony procesor, ale ten obciążany na razie nie jest. Co do temperatury, karta temperaturę maksymalną tutaj posiada na poziomie 75 stopni Celsjusza, a prędkość obrotowa waha się w granicy 45%, czyli mam jeszcze nawet spory zapas, a jak widzimy od dłuższego czasu tutaj już wykres bardzo równobiegnie, nic się więcej nie zmienia. Na koniec kontrolnie zmierzymy sobie temperaturę otoczenia, jaką dzisiaj mamy. Równiutko 23 stopnie. Moi drodzy, no zostaje nam jeszcze jeden pomiar, czyli sprawdźmy na wattomierzu, ile pobiera cała obciążana platforma. Tak jak widzicie, taki realny pobrus gniazdka waha się w okolicy 301-302 W. Słuchajcie, zaczynamy testy z gier. Na pierwszy ogień idzie metro. Najpierw rzut oka na ustawienia grafiki. Tutaj jak widzicie wszystko, a tu jest grafika, tutaj jak widzicie wszystko w normie, tak? Jakość wysoka, czyli standardowe dla testów. To jest jedna z takich chyba bardziej ruchliwych akcji, tak? Czyli pościsk dryzynką za pociągiem. Tak, nawet Mary się ekscytuje. I zobaczmy, co my tutaj mamy. I zobaczcie, że daje sobie tutaj radę w tą grę. 40 kilka klatek. Oczywiście to nie jest gra, nie wiem, na najwyższym poziomie komfortu, tak? No, ale bez problemu pograć można i to pograć całkiem sensownie. Zaraz zobaczymy, tutaj za chwilę będziemy ten pociąg już doganiali. No, tam będzie trzeba na niego przeskoczyć. Będzie bardziej wartka akcja. Zobaczymy, czy... Co my tu mamy jeszcze? A, strzelba. Strzelba jest dobra. Hansa. Hansa, Strasse. Moi drodzy, słuchajcie, i zaczynamy rozgrywkę Battlefield 4. Tu jest akurat rozgrywka wieloosobowa. Doleci tam, czy nie doleci? Gdzieś tam doleciało. Rzut oka na ustawienia grafiki. Ultra, tutaj się nic nie zmienia, jeżeli chodzi o multi. Spróbuję tam pojechać troszeczkę bliżej. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Na razie jadę sam. Zobaczymy, jak gra będzie wyglądała, gdzie jest troszeczkę więcej akcji. Tutaj czołg jest z tyłu. Gdzie on tam pojechał? Dostał, jeden dostał, ale drugi gdzieś mi strzela. Dobra, dostał, ale mój czołg chyba też dostał. Tam się z nim nie da nic zrobić. Jak widzicie, gra na takich ustawieniach, na powiedzmy no niewygórowanej karcie graficznej, ale bardziej całkiem płynna. Słuchajcie, zapraszam Was teraz już tradycyjnie do krótkiego pokazu z poszczególnych kolejnych gier. A jeżeli chcecie znać wszystkie wyniki, porównanie z poprzednio testowanymi kartami, zapraszam Was oczywiście na nasz portal do recenzji tekstowej.
Widzieliśmy już po testach praktycznych zarówno gry, jak i pobór prądu, głośność pracy oraz temperatury i czas na kilka słów podsumowania. Jeżeli ta karta tak samo jak mnie również i Was zaskoczyła, to i prawidłowo, bo powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się aż tak dobrych wyników. Przejdźmy do konkretu. Konstrukcja Palita jest wyżej taktowana od wcześniej konstrukcji, od wcześniej testowanej konstrukcji Gigabyte'a i to widać. Przekłada się to na wzrost wydajności zarówno w testach syntetycznych, jak i również w większości gier. Jest to zasługa po prostu wyżej taktowanych zegarów. Co do głośności pracy, to tutaj chłodzenie Storm DualX również pozytywnie zaskakuje, ponieważ karta pozostaje cicha. Oczywiście w spoczynku też rzecz jasna, ale również podczas obciążenia, mimo iż układ chłodzenia, który tutaj jest, nie posiada nawet jednego ciepłowodu. Jest to sam goły aluminiowy radiator. Jeżeli chodzi o pobór prądu, być może zwróciliście już wcześniej właśnie uwagę na ten fakt, o czym też wspominałem, że karta ta w całości zasilana jest ze slotu PCI Express, nie posiada dodatkowego podpięcia do zasilania i również to się przekłada pozytywnie na pobór prądu przez tą kartę, ponieważ tutaj różnica pomiędzy wcześniej testowanym Gigabyte'em, a dzisiaj testowaną konstrukcją Palita wynosiła około 20-20 kilku wat maksymalnie, a średnio było to nawet 40 W. Także różnica jest naprawdę duża, powiedziałbym jak na karty tej klasy i przy tak niskich poborach, wręcz kolosalna. Niestety, ale ta konstrukcja jest też od Gigabyte'a tutaj cieplejsza. I to w zasadzie jest jedyny minus, jaki mogę się doszukać w przypadku tej karty. Niestety, ale ten układ chłodzenia po prostu nie jest już tak sprawny jak WindForce, który dodatkowo jest wspierany ciepłowodami. Natomiast jak widzimy, nie ma to negatywnego przełożenia na głośność pracy czy na wydajność tej konstrukcji. Co do wyposażenia w porty, to tutaj układ jest dosyć niestandardowy, przede wszystkim dlatego, że mamy jeszcze stary DSAP na śledziu i tych złącz są tylko 3. Czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie, to pozostawiam Waszej ocenie. Podobnie jak wcześniej testowany Gigabyte, tutaj również nie mamy mostka, który pozwala łączyć tą kartę w konfiguracje wielokanałowe. W przypadku NVIDIA oczywiście SLI. Karta komunikuje się z slotem PCI Express razy 16 w standardzie 3.0, oczywiście ze zgodnością wstecz, czyli również jeszcze 2.0 bez problemu będzie obsłużone. Moi drodzy, powiem krótko, jawną niesprawiedliwością byłoby nie dać tej karcie po prostu wyróżnienia. Na chwilę obecną cena tej konstrukcji, w zależności oczywiście od sklepu, wynosi około 610 zł. I moim zdaniem ta karta jak najbardziej zasługuje na wyróżnienie. Jest to konstrukcja wydajna, cicha, energooszczędna. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to tutaj większych uwag nie mam. Wielkościowo również ona duża nie jest, ponieważ karta mimo tego, że jest przedłużona przez układ chłodzenia, nie wystaje poza obrys PCB standardowej płyty głównej ATX. I moim zdaniem dla Palita tutaj wielkie brawa, ponieważ ta karta naprawdę zasługuje w 100% na maksymalną ocenę i rekomendację naszej redakcji. W tym filmie to jest na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli film się podobał, łapka w górę. Zapraszamy również na naszego fanpage'a na Facebooka. Tam będziecie widzieli, co się dzieje na bieżąco. Jeżeli jakiś film byście przegapili, pewnie taką informację tam również znajdziecie. A osoby zainteresowane tematem odsyłam na nasze forum technologiczne do dyskusji. Do zobaczenia w następnych filmach. Hej!